Witajcie, zajmiemy się dzisiaj efektem w kostce. Tym razem to jest tuner w kostce firma Yoyo JT305. Zgaszę światło, żeby było trochę coś widać. Mam nadzieję, że no w miarę coś widać. Na razie to jest z grubsza, tylko wam powiem. Wejście do z gitary do efektu, tutaj wyjście na wzmacniacz, mamy włącznik, bardzo fajnie leciutko chodzi, zasilanie bateryjne lub zasilacz 9V, solidna metalowa obudowa, później wam pokażę co ma tam z tyłu. No, tam jest wejście na zasilacz, wyjście na inne zasilanie innych efektów. Możemy sobie dołączyć takim kabelkiem, takim rozdzielaczem kilka efektów i to może nam służyć jako zasilacz, więc jakby ma podwójną funkcję. I dodatkowo są jeszcze ustawienia, dwa przyciski. To później wam pokażę ogólnie z przodu i z tyłu. Jest to true bypass, czyli teraz nie przechodzi absolutnie przez żaden obwód sygnał. Dobra, czas potestować. Wyłączę światło, żeby było widać. Mamy kilka opcji strojenia. Będę rozstrajać sobie strunę. Zobaczymy strunę D. Aha, oczywiście jest to tuner chromatyczny. Tutaj nie ma co dyskutować. Musi być taki. Dobra, to byłaby pierwsza opcja strojenia. Jak widzicie, to się ten wskaźnik przesuwa. Teraz byłaby druga. Teraz mamy D. Kierunek przesuwania się z tych paseczków wskazuje, jak mamy stroić. Naturalnie musimy wiedzieć, jak struna ma być nastrojona, żeby ją nastroić, żeby ją nie rozwalić. Następne stroidło, nasz następny tryb. No, tylko pokazuje w jedną stronę. Teraz ustawiliśmy sobie cis. Ma być D. Za nisko. Git. Strzałeczki jeszcze wskazują nam dokładnie. Znaczy te strzałeczki, te trójkąciki pokazują jeszcze, czy jest w porządku dźwięk. Widzicie, w momencie dochodzenia do tego dźwięku znikają nam czerwone paseczki pianowe. Jeszcze jeden został. O, jest git. Czyli mamy cztery tryby strojenia, jak widzieliście. Mamy jeszcze przycisk kalibracji, czyli ustawienia herców, częstotliwości. Jeśli mamy ustawione na 0, to jest wtedy 440 herców. Teraz wam pokażę sam efekt z tyłu. Porozłączamy go. Tak wygląda. Solidna obudowa. Niezbyt duży jest. To jest to, o czym mówiłem. Przycisk kalibracji, czyli to, o co mówiłem, ustawienia herców. I tu jest przycisk tych czterech trybów strojenia. To jest wyjście na dodatkowe efekty. Maksymalnie 200 mA. No i wejście na zasilacz.
standardowe gniazdo. No a tu mam jeszcze klapkę na baterię. Także efekt naprawdę solidny jest. Efekt, tuner jest bardzo solidny, konkretny, chromatyczny, niedrogi, dobry, kupujcie ode mnie, pa.